Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota na najbliższy tydzień od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Na początku jak zwykle będę patrzyła przesłanie anielskie z talii Życie z aniołami. Później przejdziemy do czytań na poszczególne znaki zodiaku i będę używała tym razem talii The Druidcraft Tarot. Dodatkowo jeszcze do każdego znaku zodiaku będę losowała sentencję, afirmację, ale też wróżbę na ten tydzień z talii Potęga Myśli, Louise Hay. Okej, no dobrze. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. I zobaczmy, jakie przesłanie mają dla nas aniołowie na najbliższy tydzień. 17-23 kwietnia 2023 roku. Jakie wskazówki? Jakie przesłanie na ten tydzień mają dla nas aniołowie? 17-23 kwietnia 2023 roku. Konsekwencja. Mocna energia. Energia konsekwencji jest pewnego rodzaju naszym zobowiązaniem. No już czytam znaczenie tej karty. Zdolność do wzrostu leży w naszej akceptacji tego, kim i dlaczego jesteśmy oraz po co jesteśmy w tu i teraz. Zawsze, gdy podejmujemy jakieś działanie, zawieramy kontrakt ze sobą, wypełnijmy wszystkie jego warunki. Konsekwencja to wyraz boskiej woli doskonałego tworzenia, boska siła, która pozwala spełnić obietnice i zobowiązania. Anioły otaczają opieką każde rozpoczęte działanie, więc pamiętajmy, aby je dokończyć. Nie wahajmy się nigdy prosić Boga i anioły o pomoc w kontynuacji działań. Świat duchowy nigdy nie rezygnuje z podjętych działań i zawsze konsekwentnie udziela nam wsparcia. Afirmacja na ten tydzień. Wszystkie nasze działania są wyrazem boskiej woli. Konsekwencja jest integralną częścią naszych działań. Może to być taki, kochani, tydzień, w którym życie będzie nam przypominało właśnie o tej konsekwencji, gdzie życie nam będzie pokazywało, jak powiedziałeś A, to powiedz B, prawda? Także może tak być, że zauważymy też u siebie, jak to z tą konsekwencją u nas jest? Jak to zazwyczaj bywa? Czy mamy na przykład słomiany ogień tak zwany? Czy jesteśmy osobami, które potrafią załatwić sprawę od A do Z? Oczywiście też to się może przekładać na różnego rodzaju sytuacje. Może właśnie ktoś konsekwentnie w tym tygodniu doprowadzi jakieś ważne sprawy do końca. Oczywiście tu będziemy patrzeć na poszczególne znaki zodiaku, zobaczymy, co się tutaj pokaże. Ale ważną rzeczą w tym tygodniu będzie właśnie takie konsekwentne dążenie do przodu w różnych sprawach i trzymanie się jakichś założeń. No, ciekawe, ciekawe. Ale to też oznacza, że jesteśmy w jakimś procesie i ten proces w tym tygodniu będzie miał szansę przebiec, w zależności od tego, jak do tego podejdziemy, bardzo, bardzo intensywnie i bardzo poprawnie. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. No dobra, zobaczmy, kochani, co się pokaże tutaj na ten tydzień dla baranów. Okej. Drogie baranki, które mają urodziny w tym tygodniu, a to jest jeszcze tylko kilka dni panowania barana na słonecznym tronie, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia. Pamiętajcie, żeby spełniać swoje marzenia, żeby właśnie z tą konsekwencją realizować te swoje marzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i przejdźmy, kochani, do czytania. A czytanie jest oczywiście dla osób spod znaku barana
wszystkich, nie tylko tych, które mają urodziny. Też dla osób, które mają w znaku barana księżyc lub ascendent, Marsa lub Wenus. Też, kochani, możecie sobie obejrzeć to czytanie. Ale zobaczmy, co dla baranków 17-23 kwietnia 2023 roku. Jakie energie pokażą się na ten tydzień dla Was? Barany, 17-23 kwietnia 2023 roku. Trójka buław. As mieczy. I dwójka buław. I rada. Królowa buław. Wasza królowa. I karta słońca z przełożenia. No pięknie. I zobaczmy, jaką macie dodatkową informację od Louise Hay. Barany na ten tydzień. Moje myśli są twórcze. Oddalam każdą negatywną myśl, która przychodzi mi do głowy. Nikt i nic nie ma nade mną władzy. W mojej głowie słyszę tylko własny głos. Tworzę swoją własną rzeczywistość. Wybieram osoby, które się w niej pojawiają. I kochani, to się też tutaj dokładnie pokazuje, bo ten as mieczy jest oznaką świadomości. Jest kartą świadomości, która jak ten miecz właśnie odcina wszystko to, co zakłóca pracę. Czyli tu akurat właśnie jakieś negatywne myślenie i tak dalej. Coś, co może wypaczać prawdziwy obraz rzeczywistości. To jest pełna świadomość, to jest czysta, klarowna świadomość. Więc to jest tydzień, drogie barany, żeby właśnie odcinać od siebie wszelkie negatywne myślenie, zwłaszcza jeśli macie jakiś plan działania. Tu mam takie wrażenie, że bo jest trójka buław, po trójce jest as, więc tu jest jakaś, następuje jakaś zmiana ze względu na to, że coś dostrzeżecie. Dostrzeżecie jakąś opcję, możliwość. Myślę, że zmienicie trochę plany. Tylko, że tutaj nie chodzi o to, że zmienia się w tym momencie konsekwencja. Nie, po prostu ulepszycie to. Ja mam takie poczucie, że zrozumiecie, że można sprawy załatwiać w dużo jakiś łatwiejszy, prostszy sposób albo wprost, tak bym to powiedziała. Mam takie poczucie tutaj też, drogie barany, że może się okazać, że droga do celu wasza jest dużo łatwiejsza niż do tej pory zakładaliście. Zwłaszcza w momencie, gdy odrzucicie wszystkie te negatywne myśli. Wszystkie jakieś, wiecie, to są, często pojawiają się w naszej głowie różnego rodzaju myśli, które pojawiają się z lęku. One nie wychodzą z serca i bardzo łatwo je odróżnić. I one później trzymają człowieka jak zakładnika, nie pozwalając mu ruszyć się do przodu, nie pozwalając mu właśnie konsekwentnie, tak jak tutaj energia anielska na ten tydzień mówi, poruszać się do przodu, spełniać swoich marzeń, swoich pragnień. Tu macie szansę na naprawdę takie prawdziwe otwarcie na nowe możliwości, na nowy początek, na zaplanowanie sobie realizacji różnych celów. I to może być naprawdę taki bardzo, bardzo łatwy, otwarty tydzień. Mówię otwarty w tym sensie, że będzie właśnie przynosił Wam taką prostą drogę do sukcesu. Dodatkową rzeczą, tutaj bardzo ważną w tym tygodniu, jest właśnie energia królowej buław. To jest Wasza królowa, królowa ognia, która pokazuje, że trzeba być odważnym, trzeba być konkretnym, dynamicznym, aktywnym, działającym. Trzeba brać sprawy w swoje ręce i mieć świadomość swojej własnej mocy. Myślę, że to jest tutaj, kochani, bardzo ważna rzecz. Jeśli to wszystko połączycie jeszcze z tą czystą świadomością, wykorzystacie to, co Wam intuicja też będzie podrzucać,
tylko właśnie z tych pozytywnych myśli, z tych twórczych myśli, to ten tydzień naprawdę może być dla Was bardzo, bardzo dobry i ukierunkowanie tego tygodnia na już później czas kolejnych tygodni może właśnie prowadzić Was do takiego wspaniałego spełnienia, czyli oczekiwanych sukcesów w tym, co właśnie się teraz dzieje. Ale ważną rzeczą jest właśnie, żeby być odważnym, nie bać się iść do przodu, być pewnym siebie i jasno widzieć też swój cel. Dodatkowo właśnie odcinając wszystkie negatywne rzeczy, negatywne myśli, negatywne też być może jakieś towarzystwo, osoby. Tutaj tak dodatkowo mówię, po to, żeby właśnie mieć prostą, czystą drogę wyjścia do sukcesu. I tego Wam, kochani, życzę. Kochane baranki, niech to będzie dla Was przepiękny tydzień. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Byki. Co dla naszych kochanych byków? Jakie energie, jakie potencjały, drogie byki, dla Was na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Drogie byki, które mają już w tym tygodniu urodziny, bo od czwartku, od 20 już będzie wchodził znak byka. Więc życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia. Spełniajcie swoje marzenia. Otwierajcie się na wszystko to, co dla Was najlepsze. Wszystkiego dobrego. A dla wszystkich byków na ten tydzień, co tutaj się pokaże? Byki. Byki, 17-23 kwietnia 2023 roku. Co dla byków? Królowa kielichów, 10 buław i karta świata, rada, piątka kielichów. Okej, kochani, to u Was ta konsekwencja, o której mówili aniołowie na ten tydzień, ona tutaj się bardzo pięknie pokazuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest tydzień, w którym musicie coś doprowadzić naprawdę do końca, konsekwentnie wydźwigać, tak jak tutaj ten mężczyzna dźwiga na tę górę te 10 buław, tak Wy też tutaj coś takiego właśnie musicie dodźwigać do końca. Może ktoś jakiś projekt kończy, może ktoś na przykład, nie wiem, robi remont mieszkania, może jakieś inne rzeczy, jakieś zobowiązania wobec kogoś ma na przykład. No to jest czytanie ogólne, więc z różnych stron to tutaj te zobowiązania mogą przychodzić, prawda? Ale myślę, że Wy dokładnie czujecie i wiecie, co należy robić. Przepraszam, kochani, za efekty specjalne, ale nie mam wpływu na to, co się dzieje na ulicy, niestety. Okej. Także z przełożenia mamy tutaj kartę kapłanki, więc to jest Wasze takie poczucie, ten taki wewnętrzny głos, który będzie Wam dużo dobrych rzeczy podpowiadał. I słuchajcie tego wewnętrznego głosu. Też karta kapłanki może oznaczać kogoś, kto jest taką osobą intuicyjną, jakimś autorytetem dla Was. Dla niektórych to może być psycholog, dla innych to może być jakaś starsza, nie wiem, jakaś ciocia, czy babcia, czy jakaś przyjaciółka, czy ktoś. Ktoś, kto potrafi właśnie intuicyjnie różne rzeczy doradzić, albo tarocista też może być. Więc tu albo Wy będziecie czytać to tak jakby z siebie, Wasza intuicja będzie na to pracowała, albo ktoś Wam tutaj będzie w tym tygodniu takim właśnie wsparciem. Przy tym, właśnie przy całym tym procesie działania, coś tutaj dobiega końca. Coś tu trzeba do tego końca doprowadzić i powiem od razu, to może nie być to może nie być taki lekki tydzień fizycznie. Myślę, czy fizycznie, psychicznie mówię w sensie takim, że trzeba będzie się wysilić tutaj. Że to nie będzie taki czas, w którym
będzie można robić wiele różnych rzeczy. Myślę, że to może być takie skupienie się na jednej konkretnej rzeczy, żeby to dokończyć. Tu jako radę mamy piątkę kielichów. Piątka kielichów radzi, żeby nie płakać za jakimiś tam stratami, prawda? Że coś tam, no coś się wydarzy, coś trzeba było, z czegoś trzeba było zrezygnować, coś trzeba było zostawić. Być może tak. Mówię tutaj w sensie na przykład takim, że skupienie się na jednej rzeczy, konsekwentne podążanie do zrobienia wszystkiego, zakończenia, doprowadzenia do końca czegoś, może wiązać się z jakąś rezygnacją z wielu innych rzeczy, które chciałoby się robić, na przykład przełożeniem jakichś innych rzeczy na kolejne terminy, bo tu ważną rzeczą będzie w tym tygodniu doprowadzenie jakiejś jednej konkretnej sprawy do końca, może dla niektórych terminowej jakiejś, prawda? Więc też tak może być. Królowa Kielichów też jest energią intuicji, też jest energią takiego działania z przestrzeni serca, więc zwróćcie na to uwagę, żeby to, co będziecie robić, żebyście też robili z miłością i do siebie, i do innych. Że ta konsekwencja, żeby przynosiła właśnie takie dobre owoce. Zaraz jeszcze wyciągnę, bo nie wyciągnęłam wam karty od Louise Hay. Co dla byków na ten tydzień? Byki, 17-23 kwietnia. Wszystkie moje związki są pełne harmonii. No i kochani, warto zwrócić w tym tygodniu uwagę właśnie na te swoje związki. Gdy tworzę w sercu i umyśle harmonię, odnajduję ją także w swoim życiu. Moje wnętrze tworzy moje środowisko zawsze. To jest piękna energia i to jest właśnie to. To jest właśnie energia Królowej Kielichów. Gdy tworzę w sercu i umyśle harmonię, odnajduję ją także w moim życiu, w swoim życiu. Dzięki temu to, co będziecie robić, i nawet jeśli na przykład w tym tygodniu może tak być, że mniej czasu będziecie mieć ze względu na różnego rodzaju obowiązki i właśnie to konsekwentne takie postępowanie w różnych sprawach, możecie mieć mniej czasu dla swoich bliskich i tak dalej, ale możecie tego żałować nawet, ale też kochani, pamiętajcie o tych właśnie o tych związkach i podchodźcie do tego z sercem. Tutaj można być, nawet mając mniej czasu, można być właśnie w harmonii z innymi osobami i odpowiednią ilość czasu też gdzieś tam wygospodarować, chociaż nie do końca byłoby to tak, jakby się chciało być może. Ja myślę, że to może być dla was, drogie byki, bardzo piękny tydzień. Myślę też, że cała ta sytuacja w tym tygodniu pomoże wam zobaczyć sprawy z takiej wyższej perspektywy, ocenić, tak jakby, jak to brzmi, połączyć kropki. Być może też, jeśli chodzi o związki, bo w takich sytuacjach też nasze bliskie osoby przechodzą pewien sprawdzian, na ile są dla nas tak naprawdę korzystne w momencie, gdy nie poświęca im się wystarczającą ilość uwagi. Więc też pewne rzeczy będziecie w stanie zaobserwować, zobaczyć. Ja myślę, że to może być dla was bardzo piękny tydzień. Otwierajcie się i bądźcie konsekwentni w swoich działaniach. Pozdrawiam serdecznie, drogie byki. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Bliźnięta. Co dla naszych kochanych bliźniąt? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku? Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Bliźnięta. 17-23 kwietnia 2023 roku. Bliźnięta. 9 kielichów, 6 kielichów,
10 mieczy, rada, królowa mieczy. I księżniczka buław, paź buław z przełożenia. Co stali Louis Hay dla was? Bliźnięta, 17-23 kwietnia. Wszystko, czego dotknę, staje się sukcesem. Kształtuję w sobie nową świadomość sukcesu. Wiem, że sukces zależy tylko i wyłącznie od mocy mojego umysłu. Wkraczam na podium. Cudowne okazje są wszędzie. Przyciągam ku sobie dobrobyt. No i to jest, kochani, bardzo dobre podejście. To jest też takie uświadomienie sobie, że w momencie, gdy cały czas na przykład odwracasz się w przeszłość, gdy tkwisz jeszcze w starych energiach jakichś, zwłaszcza w jakichś negatywnych i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście może być problem z wejściem na taką drogę prawdziwego sukcesu. A tu, w momencie, gdy uświadamiasz sobie, że to ty jesteś tym sukcesem już, że możesz tylko go mnożyć tak naprawdę i gdy do tego jeszcze będziesz konsekwentnie postępować w swoim życiu, w dążeniu do tego sukcesu. Oczywiście dla jednych sukces może być finansowy, dla innych zawodowy, dla innych osób to może być szczęście rodzinne, dla innych związki, pasje i tak dalej. Tutaj może być bardzo wiele różnych rzeczy, ale ta konsekwencja w tym tygodniu jest kochani, bardzo, bardzo ważna i zwróćcie na nią uwagę. Konsekwencja oczywiście musi zakładać też pełną wizję. I tu ta wizja jest. Tu jest wasza królowa. Wspaniała królowa mieczy, która odcina się od przeszłości. Ona siedzi tyłem do przeszłości i spogląda w przyszłość. Ona ma wizję i dokładnie wie, czego chce. I też bym powiedziała, kochani, że to jest taki tydzień, w którym będziecie mieć szansę bez sentymentów odciąć się od czegoś. Od czegoś, co was nie drenuje, od czegoś, co nie pozwala wam kroczyć do przodu, od czegoś, co nie pozwala wam kształtować tej nowej świadomości sukcesu w swoim życiu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tu te karty też to pokazują. No, tydzień, możecie sobie w tym tygodniu po prostu uświadomić, że no, jakby tutaj powiedzieć, albo że zbyt mało się o coś staraliście, bo dziewiątka kielichów to jest karta takiego zadowolenia z siebie trochę i też, oczywiście jest to karta spełniająca życzenia, ale żeby te życzenia spełnić, to nie można być w przeszłości. Prawda? Tutaj nie można zbyt lekko do tego podchodzić, żeby iść do przodu, nie można siedzieć, być w przeszłości. Dlatego ona tutaj, królowa mieczy, wasza królowa, patrzy do przodu, odcina się od tej przeszłości, a odcięcie jest tutaj. 10 mieczy to jest uświadomienie sobie, że po staremu nie da rady, że trzeba po nowemu, żeby zachować konsekwencje działania, prawda? Znaczy konsekwencje podążania do tego sukcesu. To nie wystarczy tylko myśleć o tym. Tak bym to powiedziała. Siła umysłu nie polega na jakimś życzeniowym myśleniu. To jest zupełnie co innego. Tu ta informacja, która była w karcie, że wiem, że sukces zależy tylko i wyłącznie od mocy mojego umysłu. To jest ważna informacja. Moc. A moc... Moc was jest drenowana, gdy odwracacie się w przeszłość. I to jest właśnie to. Oczywiście wiadomo, że wszelkie informacje, które człowiek się nauczył w przeszłości i tak dalej, może z tego korzystać, ale tu już trzeba patrzeć na tu i teraz. I tutaj jest jakieś takie uświadomienie sobie, że tą drogą w taki sposób to nie. Że tutaj trzeba szukać zupełnie nowych rozwiązań. I dlatego paź buław tutaj się pokazuje, księżniczka buław, która jest kartą nowego początku, która mówi, że człowiek sobie uświadamia, że musi ruszyć do przodu
z nowym entuzjazmem, z nową kreatywnością i na pewno nie robić tego po staremu. Także zwróćcie uwagę na to, kochane bliźnięta. Tutaj nie chodzi o to, żeby gdzieś tam głaskać się po główce i na luzie gdzieś tam przeczekać. Myślę, że już po prostu będziecie mieć tego dość w tym tygodniu. Będziecie szukać takich rozwiązań, które będą przyczyniały się do waszego progresu. I to jest właściwa droga. Pozdrawiam serdecznie, kochane bliźnięta. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Raczki. Co dla naszych kochanych raczków? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku? Raki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Raczki. 17-23 kwietnia 2023 roku. Co dla raków? 8 kielichów. 5 mieczy. I rycerz kielichów. Rada, koło fortuny, trójka mieczy z przełożenia, co tutaj z magicznej talii Louis Hay dla raków na ten tydzień, w moim świecie wszystko gra. Wszystko toczy się w najlepszym dla mnie kierunku. Z obecnej sytuacji może wyniknąć jedynie dobro. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, że ta karta tutaj wyszła. Dlatego, że mamy tutaj i piątkę, i trójkę mieczy. Więc może się pokazać jakaś sytuacja konfliktowa w tym tygodniu. Oczywiście to dla jednych może to być w małym jakimś mikrowymiarze, dla innych w większym wymiarze. To jest czytanie ogólne. Może to być też jakiś taki zgryz wewnętrzny dla niektórych, bo czasami konflikty też się pokazują jako nasze takie wewnętrzne zgryzy, jak ja to nazywam. I tu ważną rzeczą będzie, żeby w tym tygodniu, żeby sobie uświadomić, że w waszym świecie wszystko gra. To jest, kochani, bardzo, bardzo ważne. Nie szukajcie, nie szukajcie dziury w całym, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, trójka mieczy z przełożenia będzie mi też pokazywała, tak ona tutaj radzi troszkę, żeby nie narzekać, żeby nie szukać właśnie tej dziury w całym i bez względu na to, czy to będzie kwestia relacji z kimś na przykład, czy to będzie kwestia jakichś okoliczności zewnętrznych, sytuacji, czy to będą jakieś ogólne takie problemy wewnętrzne, czy coś tam. Trójka mieczy zawsze mi mówi no drama. Żadnych tutaj, żadnego, słuchajcie, darcia szat tak zwanego, bo ważną rzeczą jest, żeby być w tym pozytywie, żeby mieć tę świadomość, że bez względu na to, co się dzieje, że w twoim świecie wszystko gra, wszystko toczy się w najlepszym dla mnie kierunku. Z obecnej sytuacji może wyniknąć jedynie dobro. Mam zapewnione bezpieczeństwo, czyli działaj konsekwentnie, rób swoje. To jest tutaj też ważna rzecz, żeby być konsekwentnym w swoim działaniu. Ale można dążyć, prawda, w jakimś kierunku, kochani, ale można zmieniać sposoby realizacji. Konsekwencja może dotyczyć kierunku, ale realizacja może być, może się zmieniać. I ta zmiana tutaj jest, bo mamy koło fortuny jako radę. Czyli przede wszystkim korzystaj z okazji, szans, które się w tym tygodniu mogą pojawić, żeby na przykład wyskoczyć, przeskoczyć przez jakąś trudną sytuację, przez jakiś, wyjść z jakiegoś właśnie konfliktowego działania. Druga rzecz, jeżeli coś nie działa w sposób, jaki
do tej pory próbowałeś, prawda, drogi Raczku, próbowałaś, to no, trzeba przestać to robić w taki sposób, prawda? I znaleźć nowy sposób. I myślę, że wy w tym tygodniu właśnie będziecie to robić. Jest ósemka kielichów, która jest kartą bramą i jest taką właśnie zmianą. To jest pójście za swoim sercem. I tutaj to pójście za sercem mamy też potwierdzone w rycerzu kielichów. Wcześniej mamy piątkę mieczy, która jest taką kartą konfliktu. I zwłaszcza, że tutaj pokazała się po środku, więc tym głównym takim, główną taką energią tygodnia może być właśnie szukanie wyjścia z jakiejś takiej sytuacji konfliktowej. To może być na przykład coś, czego się boicie. Na przykład coś chce coś robić, ale nie wiem, jak to zrobić, więc obchodzę to albo mówię, że nie lubię. Często tak jest, że jak się czegoś boimy, to odcinamy się od tego w jakiś sposób. I to tworzy w nas też taki wewnętrzny konflikt, więc też tak może być. Ale też, kochani, może być tak, żeby ten konflikt obejść, trzeba tu otworzyć serce, trzeba pójść za tym pragnieniem. Tu on idzie też za tym swoim pragnieniem, za tym kielichem. I myślę, że to będzie takie właściwe podejście w tym tygodniu i też właśnie z taką świadomością, że w moim świecie wszystko gra. Więc jeśli jest jakiś już konflikt w was, czy to konflikt z jakąś osobą, czy konflikt wewnętrzny z powodu czegoś tam, prawda? To przede wszystkim trzeba wyjść z jakiegoś nawykowego narzekania. Tutaj jest trójka mieczy. I konsekwentne podążanie już tak jakby z tą świadomością, że twoje myśli tworzą twoją rzeczywistość, to jest pierwsza rzecz, prawda? I dzięki temu też może właśnie być, wszystko zmieniać się o 180 stopni, a o tym właśnie też mówi koło, bo to jest szansa zmiany właśnie o 180 stopni, więc otwórz się na to. Wyjdź z jakiegoś erroru takiego życiowego. To mogą być różne rzeczy. Zwróć uwagę, co jest takim twoim errorem, co jest takim kłopotem, jakimś takim konfliktem, jakimś zgrzytem, czy to jest z kimś, czy to jest w tobie. Tu czas po prostu odejść od tego. Obecne sposoby realizacji nie będą tutaj już skuteczne. Trzeba zmienić to postępowanie, zmienić swoje nastawienie, ale konsekwentnie iść do przodu. Pozdrawiam serdecznie, kochane raki. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Ale wy, co dla naszych kochanych lwów? Jakie energie, jakie potencjały, drogie lwy, dla was? 17-23 kwietnia 2023 roku. Co dla lwów? Lwy. 17-23 kwietnia 2023 roku. Sprawiedliwość. 10 kielichów i as denarów. Rada. Szóstka kielichów i król buław z przełożenia i stali Louis Hay. Co dla was? Co dla lwów? Lwy. 17-23 kwietnia. Moje życie to zwierciadło. Ludzie, których spotykam, są jedynie moim lustrem i odbiciem. Dzięki temu mogę się rozwijać i zmieniać. No, to może być, kochani, dla was bardzo ciekawy tydzień, drogie lwy.
bo w momencie odkrycia, w momencie, gdy odkrywacie, gdy macie świadomość, że wasze życie to zwierciadło, że wszystkie sytuacje, które się dzieją, są tylko odbiciem tego, co jest już w was, tak naprawdę, no, to macie wielką szansę zrobić na taki duży skok do przodu i wyjść, no, tutaj na taką nową planszę. To się zresztą tutaj pokazuje. Tu, kochani, ten tydzień zapowiada się dla was bardzo korzystnie. Wasza konsekwencja, wasza równowaga, prawda, uczciwość doprowadza właśnie do spełnienia tego, co dla was było takie, no, najważniejsze. I dziesiątka kielichów, która pokazuje się tutaj w środku czytania, też mówi o tym, że ten tydzień będzie dla was ważny w związku też z kontaktami z innymi osobami, z bliskimi osobami. Oczywiście to dla jednych mogą to być rodziny wasze i takie poczucie spełnienia, prawdziwego spełnienia w relacjach, w uczuciach, w miłości. Dla innych mogą to być bardzo dobre poczucie, na przykład zawodowe, bycia w zespole, dobre dogadywanie się, może jakieś wspólne dopięcie do końca jakiegoś wspólnego projektu też tak może tutaj się pokazywać dla niektórych osób, prawda? I as denarów na końcu mówi o nagrodzie za to wszystko, więc tu myślę, że ta konsekwencja, o której mowa w tym tygodniu, o której mówią aniołowie, będzie w tym tygodniu dla was takim wyznacznikiem odebrania takiej dobrej karmy. Ja myślę, że to jest czytanie dla tych lwów, które już w przeszłości, że tak powiem, wiele zrobiły, bo mamy króla buław tutaj z przełożenia, a to oznacza, że ta główna praca została wykonana już wcześniej. Tutaj tak jakby zbieracie plony tego wszystkiego. A też możecie sobie uświadomić właśnie, że moje życie to zwierciadło, czyli zbieranie tych plonów, które wcześniej do lustra żeście tak jakby wysłali, czyli to, jacy byliście też. Tutaj będzie się w tym tygodniu pokazywało, i stąd te plony przyjdą, stąd te nagrody, i też tutaj może być dużo takich szczęśliwych chwil dla was. Też oczywiście wejście w nowy początek, w nowe możliwości, które się pokażą, otworzenie się też na tak jakby nowe opcje życiowe, z wykorzystaniem tego wszystkiego, co w takim dotychczasowym cyklu nauczyliście się, więc to też jest tutaj bardzo ważna rzecz. Radą jest szóstka kielichów, a to jest karta, która jako rada będzie przede wszystkim mówiła, żeby pogodzić się też z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z przeszłością, z osobami. Może tutaj z kimś trzeba, kochani, może do kogoś trzeba wyciągnąć rękę, może z kimś się trzeba pogodzić. Może trzeba gdzieś, jeżeli już nie mamy takiego prawdziwego kontaktu z kimś z przeszłości, to może pogodzić się w duchu z tym, wysłać od serca tak jakby właśnie światło od siebie do tej osoby z taką mentalną informacją: wybaczam sobie, wybaczam tobie. Coś tutaj, jakaś sprawa z przeszłości, która miała na ciebie długi wpływ, w tym tygodniu może właśnie znaleźć swoje rozwiązanie dzięki twojej konsekwencji, ale w momencie, gdy właśnie też pogodzisz się z tą przeszłością, gdzie coś tutaj tak jakby dobiega końca. Tutaj as denarów to też jest, prawda, to jest koło, prawda? Więc też tutaj jest takie, że pewna sprawa po prostu musi dobiec końca po to, by mogła rozpocząć się, by mogła dać drogę wyjścia na kolejną planszę życiową, tak jakby. Więc zwróćcie na to uwagę. Też szóstka kielichów może dodatkowo jeszcze może też radzić, żeby sprawić jakieś przyjemności sobie lub osobom z twojego otoczenia, to, co wiecie, że zawsze to lubiliście robić, na przykład. Przy dziesiątce kielichów to może być na przykład mama lwica może ugotować coś
upiec jakieś ciasto, które dawno, dawno nie piekła, a wszyscy je bardzo, bardzo lubią na przykład, albo jakąś potrawę czy coś tam. Taki przykład daję, prawda? Coś takiego, coś co kiedyś, co wam się kojarzy, że to właśnie było takie miłe, takie przyjemne, takie sympatyczne i że wszyscy się z tego powodu cieszyli. Bo szóstka kielichów też czasami właśnie jest taka właśnie sentymentalna i też potrafi z tych właśnie wracać pamięcią do tamtych właśnie miłych chwil i inspirować się nimi. Więc to taka dodatkowa rzecz. Piękne energie dla Lwów, muszę przyznać, i ta wasza aktywność tu widać, że będzie miała po prostu swoje spełnienie, przyniesie wam plony. Dobra karma do was idzie, Lwy. Korzystajcie z niej. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was piękny tydzień, kochane Lwy. Panny. Co dla panien? Jakie energie, jakie potencjały, drogie panny, dla was? Panny słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? 17-23 kwietnia 2023 roku. Panny. Panny, 17-23 kwietnia 2023 roku. Mag. 8 denarów. Piątka kielichów. I as buław jako rada. I rycerz denarów z przełożenia. As magicznej talii dla panien. Co z magicznej talii? Moje życie jest wspaniałe. Moje życie jest wspaniałe. To jest zdanie, to jest taka afirmacja dla was na ten tydzień, drogie panny. Trzeba sobie ją gdzieś tam napisać. I zróbcie sobie screena na przykład w telefonie i wrzućcie na tapetę na ten tydzień w telefonie. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. I to jest, kochani, to. I to warto, kochani, o tym pamiętać. To jest bardzo odświeżająca energia. Zwłaszcza, że ten tydzień dla was może być naprawdę bardzo korzystny. Zwłaszcza dla tych panien, które mają jakieś zadania do wykonania, które być może konsekwentnie właśnie realizują jakieś pomysły, jakieś projekty, jakieś zadania właśnie. Tu ta konsekwencja też się pokazuje z przełożenia. Macie waszego rycerza, rycerza denarów, który jest mistrzem konsekwencji właśnie. Więc zwróćcie właśnie na to uwagę, żeby żeby ta konsekwencja była zachowana, żebyście nie tracili ani muszu i żebyście nie tracili wytrwałości w tym wszystkim, a przede wszystkim nie tracili swojej mocy. Karta maga mówi o tym, że w tym tygodniu będziecie właśnie brać sprawę w swoje ręce, że możecie właśnie wspaniale działać, otwierać się, możecie być kreatywni, mieć świetne pomysły i realizować te pomysły. Tutaj trzeba przechodzić do czynów, jak najbardziej. Ósemka denarów też może mówić, że to może być bardzo pracowity tydzień dla was. Że panny tutaj, no jako te pracusie, bo jesteście takimi pracusiami, drogie panny zazwyczaj, więc tu będziecie mogły się naprawdę wykazać w tym tygodniu. Zwłaszcza tam, gdzie możecie się doskonalić, gdzie możecie właśnie pokazywać swoją profesjonalność i tak dalej. Piątka kielichów tutaj na końcu, to jest, ja myślę, że to jest taka domena panien perfekcjonistek, które jeszcze by lepiej to zrobiły. Są takie panny, niech mi napiszą w komentarzach,
potwierdzą, że są takie panny perfekcjonistki, które nawet jak zrobią, wybłyszczą, wypolerują na super, to jeszcze by coś tam lepiej, jeszcze tak popatrzą, a jeszcze bym to lepiej mogła zrobić. To jest takie szukanie dziury w całym tutaj. Troszkę to tak widzę. Taka próba zawracania kijem Wisły i tak dalej. I tutaj bardzo wiele zależy też od waszego myślenia. Jeżeli będziecie się odwracać cały czas i gdzieś szukać tej dziury w całym, to wiedzcie mi, że zawsze coś tam znajdziecie. Bo tak to życie bywa. Energia podąża za uwagą i będzie tworzyć to, na czym się skupiamy. Więc jak będziecie skupiać się na jakichś brakach, na jakichś stratach i tak dalej, no to się będzie pojawiać. Ale musicie pamiętać, że wasze życie właśnie jest wspaniałe. Może być wspaniałe, gdy przestaniecie w ten sposób myśleć, gdy nie będziecie uciekać w jakiś tam perfekcjonizm. Radą na ten tydzień jest As Buław. As Buław radzi, żeby realizować swoje pomysły. Że jak ci przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, to nie czekaj, nie zwlekaj, działaj. To jest... Ta buława tutaj, ona pokazuje też, właśnie to jest właśnie ten czas wiosny. As Buław to jest właśnie ta wiosna. Bierzcie sprawy w swoje ręce, bądźcie w gotowości, działajcie, ale żadnego takiego rozkliwiania się, żadnego jakiegoś takiego, jak ja to czasem nazywam, takiego jojczenia. Po prostu, że ach, mogło być lepiej, a że coś tam. Nie pałujcie się, kochani, tylko właśnie korzystajcie z nowych pomysłów, zaczynajcie różne rzeczy. Tutaj w ogóle jest takie, może się właśnie pojawić jakaś nowa opcja, nowe możliwości, więc jeżeli będziecie mieć szansę, nie wiem, czegoś lepszego, lepszego zarobku, lepszej jakiejś nowej pracy czy coś, to warto się nad tym w tym tygodniu zastanowić. Tylko się trzeba zastanowić, co jest priorytetem wtedy. Więc jeżeli twoim priorytetem będzie na przykład kariera zawodowa, no to wcale nie oznacza, że musi to być akurat w tej pracy. O. Jeśli to jest twoim priorytetem, jest rozwój osobisty i tak dalej, to działaj, twórz. I pewne rzeczy trzeba, jak to się mówi, wrzucać w koszty tego wszystkiego. Pracuj z afirmacją, droga panno, moje życie jest wspaniałe. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. To jest dla ciebie motto na ten tydzień, a może i właśnie na całe życie. Wszystko zależy od ciebie. Wszystkiego dobrego, drogie panny. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Wagi kochane, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały, drogie wagi na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku? Wagi, co dla was? Co dla wag? 17-23 kwietnia 2023 roku. Wagi. Czwórka buław. Kochankowie. I as buław. Rada 8 kielichów. I umiarkowanie z przełożenia. A jaka jest tutaj dla was informacja, wskazówka z magicznej talii Louise Hay. Co dla wag? 17-23 kwietnia. Moje dochody nieustannie się powiększają. Już dziś zaczynam otwierać się na świat stale rosnącego dobrobytu. Oczywiście, tutaj mamy informacje o dochodach, dobrobycie i tak dalej. I myślę, że w tym tygodniu wiele tutaj też waszych spraw będzie skupionych koło tego dobrobytu i powiększania tego dobrobytu. Może będzie trzeba podjąć pewne decyzje. Niektórzy mogą nawet, bym powiedziała, szukać tych dochodów
tego dobrobytu gdzieś poza domem, szukać, przyjmować różne nowe opcje, bo mamy w karcie kochanków, może to być oczywiście karta też dla niektórych wag, karta miłosna i takiego szczęścia domowego z ukochaną osobą i tak dalej. Takiego też bym powiedziała spełnienia miłosnego, ale też karta kochanków jest kartą dokonywania wyborów. Więc tu, ja to tutaj widzę, zwłaszcza, że radę mamy 8 kielichów, że to jest podążanie za realizacją siebie w sprawach zawodowych lub w sprawach właśnie finansowych, biznesowych i tak dalej. Może być przyjęcie jakiś, może się pojawić zupełnie jakaś nowa opcja i może to być związane z wyjazdem. Może ktoś dostanie jakąś opcję, propozycję pracy za granicą na przykład lub w innym mieście i trzeba będzie się zdecydować. Tutaj może być właśnie pozostawienie tego domu gdzieś za sobą, ale mimo wszystko ten tydzień może być dla Was bardzo, bardzo taki, znaczy dużo takiego ciepła właśnie. Możecie też mieć wsparcie od osób, które są Wam bliskie, od swojej rodziny, od bliskich przyjaciół, takiego właśnie wsparcia w Waszych działaniach, zwłaszcza jeśli pojawi się jakaś nowa opcja, bo As Buław tutaj na końcu mówi o jakimś nowym otwarciu dla Was, drogie wagi, jakiejś nowej opcji, nowej możliwości. Oczywiście dla jednych może to być zawodowe, ale dla innych to mogą też być jakieś inne opcje. Dla niektórych osób też mogą to być jakieś sprawy związane. Ósemka kielichów też czasami mówi o jakiejś przeprowadzce, o wyjeździe. Więc czasem też to tutaj może się pokazywać. W każdym razie to, co się będzie działo w tym tygodniu, będzie miało takie znamiona uzdrowienia Waszego życia. Dlaczego o tym mówię? Bo jest karta umiarkowania z przełożenia, a jest to karta uzdrawiania. Tutaj mamy karta w tej talii nazywa się Frylt, w zasadzie to się tak, no, to chyba się tak to wymawia. To oznacza apteka, to słowo. I tu jest przygotowywana jakaś mikstura, prawda? W tle mamy tęczę, czyli symbol szczęścia. I myślę, kochani, że to wszystko, co w tym tygodniu będziecie robić, będzie właśnie służyło uzdrowieniu waszego życia. Więc jeśli będzie to kwestia związków, to może będzie to podejmowanie takich właśnie działań, żeby po prostu wasze związki były coraz piękniejsze, coraz pełniejsze, żeby wprowadzenie takiej nowej energii, bo As Buław to jest właśnie taka bardzo, bardzo świeża energia, dająca taki zastrzyk właśnie energetyczny w całe działanie, w cały związek. I tutaj naprawdę może być dużo, dużo takich dobrych rzeczy. Czyli odejście też od starego sposobu trochę działania, po to, żeby wszystko lepiej wyglądało. Żeby było więcej w tym właśnie takiego dobrobytu związanego z życiem prywatnym. Ale też tak jak mówiłam, może to być właśnie jakaś nowa praca, może to być jakaś opcja, która da Wam możliwość zadziałania. I powiem tak, wtedy, jeżeli coś pojawi się nowego, to nie czekajcie zbyt długo. Tutaj być może trzeba będzie szybko podejmować decyzje. I to, co zrobicie w tym tygodniu, te decyzje, one będą konsekwencją jakichś wcześniejszych waszych zamierzeń, więc to może być takie spełnienie marzeń dla wielu z was. I dzięki temu też wasz dobrobyt będzie rósł. Pozdrawiam serdecznie, kochane wagi, niech to będzie dla was piękny tydzień. Skorpiony. Co dla naszych skorpionów? Jakie energie, jakie potencjały dla was? 17-23 kwietnia 2023 roku. Co dla skorpionów? Skorpiony słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, drogie skorpiony? 17-23 kwietnia
2023 roku. Skorpiony. 17-23 kwietnia 2023 roku. Trójka mieczy. Kapłan. Sprawiedliwość. Karta księżyca jako rada. Król buław z przełożenia. A z magicznej talii dla skorpionów. Wypełnia mnie spokój. Moja dusza pełna jest błogiego spokoju i harmonii. Wszystkich ludzi, włączając w to siebie, obdarzam tolerancją, współczuciem i miłością. Siła spokoju na ten tydzień się zapowiada i ta siła spokoju też tutaj pokazuje się w energii kapłana. Mogą tu być w tym tygodniu dla skorpionów jakieś takie sytuacje, które na początku mogą wydawać wam się trudne. Możecie gdzieś tam narzekać. Trójka mieczy pokazuje się tutaj na początku tygodnia. Może to być też już w poprzednim tygodniu gdzieś jakieś sytuacje, z którymi będziecie wchodzić w obecny tydzień. Takie, które gdzieś możecie odczuwać jako niespełnione lub takie jakieś rozczarowania. I tu ważną rzeczą jest, żeby umieć przejść z tego do właśnie przejść z takiego poczucia, które was ciągnie w dół, z jakiegoś właśnie takiego poczucia rozczarowania i tak dalej. To są niskie energie, które gdy za bardzo się w nich rozsiadamy, one potrafią wpływać na nasze życie i sabotować po prostu je w bardzo konkretny sposób. Więc pamiętajcie, żeby nawet jak się pojawiają jakieś takie sytuacje, to żeby zaraz wypełnić to wszystko spokojem. Więc tu to jest ważna rzecz. Dodatkowo to, co się będzie działo, to się po prostu musi tak jakby wydziać, bo mamy kartę kapłana i kartę sprawiedliwości, więc tu jest jakaś karma, która tak jakby, no, że kapłan zawsze mówi, że nie siłą moją, lecz boską się to dzieje, prawda? On tutaj pokazuje na górę. Więc ta świadomość tego, że pewne rzeczy muszą się po prostu wydziać, że pewna karma musi się wypełnić tak jakby do końca i że musi dzięki temu oczyszczeniu, prawda, może nastąpić porządek, to jest tutaj bardzo ważna informacja i to powinno wam dawać takie poczucie spokoju, drogie skorpiony. Ja powiem tak, i tak wyjdzie na wasze. I tak wyjdzie na wasze. To jest bardzo pięknie to pokazane. Są dwie energie wielkich arkan, które pokazują, że to, co gdzieś tam wam doskwierało, to, co wam przeszkadzało, nie pozwalało zrobić kroku do przodu, czy to w sprawach zawodowych, czy jakichś innych, czy wewnętrznie gdzieś, jakiś problem wewnętrzny, to w tym tygodniu będzie miało szansę być pokonane. Tutaj trzeba mieć ten hart ducha. W tym tygodniu. Zdecydowanie król buław tutaj mówi, że tutaj nie można się poddawać. Tutaj to nie jest kwestia, jeżeli masz zaufanie na przykład do świata duchowego, do swojego wyższego ja, do źródła i oddajesz swoje kłopoty, prawda, swoje problemy, tak jak ja to mówię, górze, prawda, z zaufaniem takim, że skoro ja tutaj niewiele mogę zrobić, to wyróbcie, prawda, to wtedy może właśnie ten spokój cię wypełnić. I następuje wtedy to oczyszczenie. Druga rzecz, karta rada dla skorpionów na ten tydzień, to jest karta księżyca. Słuchaj swojej intuicji, słuchaj wewnętrznego głosu, ale nie daj się tutaj gdzieś wejść w jakieś lęki, w jakieś iluzje, wymyślanie czegoś, co nie jest oparte na faktach. Uważajcie na to, żeby w tym tygodniu sobie nie nawymyślać czegoś, bo karta księżyca służy iluzjom. Więc tu na to trzeba uważać. Owszem, intuicja intuicją. To jest ważna rzecz.
Ale intuicja, ona tak naprawdę jest połączeniem serca i umysłu, a lęki idą z myśli po prostu. Tu trzeba właśnie stanąć, popatrzeć na te obawy, które gdzieś tam się mogą pojawiać, tak jak patrzy się na chmury, które przechodzą po niebie. Chmura się pojawia, można się bać, może wyglądać jak smog i tak dalej, nie? Ale ona przepłynie, to wszystko minie. To wszystko minie. I tutaj trzeba mieć tego też świadomość, żeby się nie przywiązywać za bardzo do tych rzeczy, nawet jeśli gdzieś w jakiś sposób one mogą być jakieś bolesne czy coś tam dla was, w mniejszym lub większym stopniu. Tutaj i tak wyjdzie na wasze. Ważne, żeby tylko do tego nie dorabiać jakiegoś drugiego dna, nie kombinować, nie opierać się na niesprawdzonych jakichś faktach i tak dalej. Tu dla was w tym tygodniu siła spokoju. To jest najważniejsze. Pozdrawiam serdecznie, drogie skorpiony. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały, drogie strzelce, dla was. 17-23 kwietnia 2023 roku. Strzelec. 17-23 kwietnia 2023 roku. Król mieczy. Kapłanka. As buław. I karta śmierci jako rada. Królowa kielichów z przełożenia. Jaką macie radę z magicznej talii Louise Hay? 17-23. Wszystko, czego dotknę, przynosi mi korzyści. Teraz wszędzie wokół widzę nowe szanse na sukces. Odczuwam ofiarowane mi błogosławieństwo i dobrobyt. No i kochani, to jest ta świadomość, którą warto w sobie pielęgnować. To ta szansa widzenia właśnie dookoła siebie, szans na sukces, to jest genialna rzecz. I otwieranie się na to błogosławieństwo i dobrobyt, to jest właściwy kierunek. Więc wtedy, cokolwiek nie robisz, jeżeli się otwierasz właśnie na sukces, na spełnienie, to wszystko, za co się nie weźmiesz, to będzie przynosiło ci korzyści. Czy to będą sprawy finansowe, czy jakieś interesy będziesz robić, biznesy i tak dalej, czy to będą jakieś relacje, czy sam będziesz tworzyć, drogi strzelcu, jakieś projekty i tak dalej, czy jakieś relacje takie właśnie bliskie i tak dalej, to też wtedy będzie to szło, ale ważną rzeczą, przepraszam bardzo, ważną rzeczą w tym tygodniu będzie intuicja. Tak to tutaj, kochani, odbieram. Raz, momencik, napiję się chwileczkę. Przepraszam bardzo, ale dużo gadam, więc muszę. Mamy tutaj kartę kapłanki i z przełożenia królową kielichów, która też pokazuje, że ważną rzeczą w tym tygodniu będą wasze uczucia, będzie ważna intuicja i tu z tym, znaczy kierując się właśnie tym swoim GPS-em wewnętrznym, takim głosem wewnętrznym, który właśnie wychodzi z serca, bo to jest tutaj ważne, możecie w tym tygodniu wiele zrozumieć i też być może podjąć jakieś konkretne decyzje odnośnie zakończenia czegoś, co już albo nie widzicie sensu ciągnięcia dłużej realizacji w takiej formie na przykład czegoś.
No, może tak być, że staraliście się na przykład, a się okazuje, że, no, że robiąc w ten sposób to nie idzie, na przykład, nie? To trzeba zmienić. Tutaj radą jest karta śmierci, czyli potrzebna jest jakaś transformacja. Trzeba coś zakończyć w takiej formie, żeby mogło to pójść do przodu, a pójdzie, bo jest as buław. Po prostu trzeba znaleźć taki nowy sposób realizacji, który. Ja myślę, że to może być nawet taki pomysł, że nagle odczujecie, a to tak mogę zrobić. Możecie to zrobić, zauważyć dzięki obserwacji. Dzięki obserwacji, tak jak król mieczy, tutaj on jest takim właśnie obserwatorem. On dokładnie patrzy, obserwuje i potrafi też jasno skonkretyzować, co można zrobić, jak można zrobić. Różne sprawy. To może być też jakiś wasz doradca w tym tygodniu, drogie strzelce. Ktoś, kto jasno wskaże na przykład jakiś twój błąd. I nie ma co się wtedy na przykład oburzać, prawda? Tylko przyjąć to z sercem i zakończyć stary sposób działania i zacząć robić na nowo. Też oczywiście dla niektórych strzelców może to być kwestia na przykład relacji. Też, jak najbardziej. Może to dla niektórych strzelców być to taki moment, w którym będą chciały przetransformować swoją relację. No, karta śmierci może o tym mówić, że jakaś relacja może wchodzić w taki okres transformacji. Ale cokolwiek by się nie działo, to skutki tego będą bardzo korzystne. I ważną rzeczą jest, żebyście byli konsekwentni w tym, na przykład w tym, co wam się nie podoba, w tym, co zobaczycie, w tym, co dostrzeżecie, w tym, co też, co będzie wam podpowiadać wasza intuicja. Bo to, co w tym tygodniu będziecie robić, będzie przynosiło korzyści. Tutaj trzeba o tym też pamiętać, że tu warto ruszyć z jakimiś sprawami, z jakimiś reformami takimi właśnie w tym tygodniu. Zwłaszcza jeśli naprawdę to czujecie. Drogie strzelce, otwierajcie się, reformujcie to, co trzeba w waszym życiu i szukajcie nowych pomysłów na realizację, żeby wasze sprawy szły do przodu. A tak właśnie stać się może, bo As Buław otwiera przed wami nowe przestrzenie, nowe możliwości, nowe początki. I dzięki temu będziecie mogli się rozwijać po prostu dalej. Też parę rzeczy, znaczy, może inaczej to powiem, dla niektórych strzelców też to może być taki powrót do zdrowia, bo As Buław też często pokazuje taki, daje taką energię, że człowiek znajduje sposób na przykład odpowiedniego leczenia. Lub odpowiedniego lekarza, bo król mieczy to też dla niektórych może być lekarz. I wtedy następuje to wyzdrowienie, bo As Buław jest taką energią właśnie takiego przebudzenia się po chorobie. Także jakby na to nie patrzeć, idźcie kochani do przodu, otwierajcie się na te wszystkie rzeczy, które mogą was uzdrawiać, taką sferę życia, która dla was jest na ten moment najważniejsza. Pozdrawiam serdecznie, drogie strzelce. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Koziorożce. Co dla naszych koziorożców? Jakie energie, jakie potencjały? 17-23 kwietnia 2023 roku. Koziorożce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Koziorożce 17-23 kwietnia 2023 roku. Cesarz. Siedem kielichów. I kapłan. Rada Trójka Buław i cesarzowa z przełożenia
jaką macie tutaj wskazówkę z magicznej talii Louis Hay. Koziorożce na ten tydzień. Wybaczam sobie. Wybaczam sobie i odrzucam wszystkie negatywne myśli na swój temat. Jestem wolną istotą i mogę kochać siebie. No, krótka piłka, kochani. To wybaczanie sobie jest, może być bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że mamy tutaj siódemkę kielichów w środku czytania, która często mówi o takim myśleniu życzeniowym, gdzie zamiast, to jest takie trochę bujanie w obłokach, ale też ta karta bardzo często pokazuje na takie pomieszanie związane z emocjami i że po prostu jest to taka mentalna blokada, można powiedzieć, która nie pozwala nam pójść dalej, bo nie możemy tak jakby realnie patrzeć na rzeczywistość. I tutaj, żeby prawdopodobnie dla niektórych koziorożców może to być jakaś taka sytuacja, żeby w jakiejś konkretnej sprawie tu wybaczyć sobie, że na przykład coś zrobiłam albo coś nie zrobiłam, bo zaniechanie też często sobie gdzieś tam bijemy się z myślami, że mogłam coś tam zrobić, mogłem coś tam, a nie zrobiłem na przykład, nie? Więc to też tak może być. Druga rzecz to oczywiście, jeśli chodzi o wybaczanie sobie, to mogą być różnego rodzaju sytuacje, które się, na przykład, nie wiem, coś się powiedziałam komuś coś i teraz trudno to jakoś wymazać i ktoś się obraził albo coś. Tutaj trzeba to puścić. Tutaj trzeba to puścić. Tutaj chodzi o to, żeby już nie wymyślać w tej kwestii nic więcej. Już nie kombinować. Tutaj ja bym powiedziała oddać to niebu, bo mamy kartę kapłana. Oddać to niebu, drogie koziorożce. A jeśli nie chodziłoby tutaj o jakieś sprawy związane z wybaczaniem, to tutaj jest mowa o odrzuceniu wszystkich negatywnych myśli na swój temat. Czyli tu trzeba zobaczyć, że możesz panować nad swoim życiem, karta cesarza, możesz panować nad tym wszystkim, co jest dla ciebie najbardziej istotne, nie uciekać w jakieś takie właśnie fantazje, tylko skupiać się na faktach, na konkretach, a te rzeczy, na które nie masz wpływu, oddać tak jakby niebu. I myślę, że to jest tutaj taka ważna rzecz, zwłaszcza jeśli by koziorożcom, niektórym, bo to pewnie nie wszystkim, ale niektórym, może ten tydzień może być kwestią związaną z właśnie czy z małżeństwem, czy z partnerstwem, bo mamy cesarzową, mamy z przełożenia, tu mamy cesarza, jak mi się w jednym rozkładzie cesarzowa i cesarz pokazują, to bardzo często pokazują mi się sytuacje związane dla niektórych na przykład za mąż pójściem, zwłaszcza gdy mamy kapłana, prawda? Więc tu wtedy ta siódemka nabierałaby takiego tempa i przechodziłaby właśnie w spełnione życzenie. Przechodziłaby, że tutaj dla niektórych koziorożców to może być jakaś właśnie taka fuzja spełniona, jakiś kontrakt zawarty też, nawet biznesowo, czemu nie? Radą jest trójka buław. Trójka buław radzi, żeby działać, ja to mówię, trzymaj rękę na pulsie przy trójce buław. Czyli trzeba wszystkiego doglądać, cierpliwie, spokojnie, zwrócić uwagę na wszystko, taki rekonesans tak jakby robić, ale warto, myślę, w trójce buław trzymać tę rękę na pulsie, żeby wszystkie sprawy, że właśnie ja bym powiedział tak, żeby nie wtargnęły tam żadne negatywne myśli, żeby nie pojawiały się tam, żeby się nie pojawiło co później coś takiego, że czegoś tam nie dopilnowałem i będę musiał sobie coś tam wybaczyć, prawda? Więc tu rada pokrywa się z tą energią stali Louis Hay. I zwróćcie po prostu uwagę na to, co
co trzeba dopilnować, żeby wasze sprawy poszły jak najlepiej. Trzymajcie się swoich zasad. I tutaj ja bym powiedziała tak, nie bujajcie, uważajcie, żeby nie za bardzo właśnie bujać w obłokach w tym tygodniu, tylko przestrzegać zasad ustalonych przez siebie po to, żeby wszystko zrealizowało się jak najlepiej. I tak właśnie będzie. Trzymajcie też rękę na pulsie waszych spraw, bo dzięki temu, jak ci mówisz, że Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają, więc też na to zwróćcie uwagę. Też ważną rzeczą jest tutaj konsekwentne działanie w tym tygodniu, więc też na to zwróćcie uwagę, żeby tak właśnie było. Pozdrawiam was serdecznie, drogie koziorożce. Niech to będzie dla was piękny tydzień. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodniczków? Jakie energie, jakie potencjały, drogie wodniki, dla was. Wodniki. 17-23 kwietnia 2023 roku. 17-23 kwietnia 2023 roku. Wodniki. 17-23 kwietnia 2023 roku. Wieża. Paś mieczy. Umiarkowanie. Rada. Koło fortuny. I z przełożenia 8 denarów. Z magicznej talii. 17-23 kwietnia. Spełniam się w pracy. W to, co robię, wkładam całą moją duszę i wiem, że gdy wykonam swoją pracę, jej owoce pozwolą mi nabyć jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń. No to kochani, tutaj ta praca się też pokazała, bo mamy energię ósemki denarów z przełożenia, więc tutaj jest ta energia pracy i pracy nad sobą, nad jakością tego, co robicie. Tutaj to jest dokładnie, wkładam całą moją duszę w pracę i wiem, że gdy ją wykonam, jej owoce pozwolą mi nabyć jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń. To jest właśnie to i myślę, że... O matko, takie motory teraz jeżdżą strasznie. I ta ósemka denarów pięknie też pokazuje, że żeby doskonalić się, czy to zawodowo, bo oczywiście tutaj jest kwestia pracy, ale to może być też twoja praca nad sobą, praca w codziennym życiu i tak dalej, to też tu może się pokazywać właśnie taka konsekwencja, którą wkładasz w to i to będzie ci przynosić efekty w tym tygodniu. Ta konsekwencja też, o której mówią nam aniołowie. Energia konsekwencji na ten tydzień, wróćcie sobie do czytania anielskiego na początku filmu. To też jest tutaj bardzo, bardzo pięknie powiedziane. Tu może być tak, kochani, że tydzień, że w tym tygodniu będziecie przerabiać być może jakieś wiadomości, jakieś informacje, które na początku mogą się, możecie odebrać negatywnie lub gdzieś tam możecie zostać, ojej, co ja mam z tym zrobić na przykład, o co tutaj chodzi. Bo no, karta wieży przy paziu mieczowym to bardzo często są po prostu jakieś informacje, które mogą się pojawić, coś co na początku może wam się okazać, pokazać właśnie jako taki wstrząs, takie właśnie zastanawianie się, co ja mam z tym zrobić, co to jest w ogóle, co ja mam zrobić z taką informacją i tak dalej. Ale mamy kartę umiarkowania na końcu, więc to oznacza, że przede wszystkim szybko sobie z tym poradzicie, że szybko wrócicie tak jakby do równowagi, że to początkowe takie myślenie, może się pojawić jakiś problem, może na przykład ktoś chciał mieć jakiś urlop, a szef powie mu na przykład, że urlop za tydzień, a nie w tym tygodniu. Wiecie, to jest coś takiego, że jakaś taka nagła rzecz może się pojawić,
która na początku Wam się nie spodoba. Ale ja mam takie tutaj poczucie, że Wy sobie i tak z tym bardzo szybko poradzicie. Karta umiarkowania mówi o tym, że Wasza reakcja na to zdarzenie może bardzo szybko być pozytywna, że możecie też dostrzec pozytywne skutki takiego działania, tego, co się tam gdzieś może wydarzyć. I radą na to wszystko jest koło fortuny. Koło fortuny mówi bądź elastyczny. Czyli nawet w sytuacjach, gdy coś nie idzie do końca tak, jakbyś chciała, prawda, to zawsze można tak to wszystko obrócić, żeby było dla ciebie korzystne. Do tego koło fortuny oczywiście też mówi, żeby łapać szanse, łapać okazje, które się pojawiają nagle, które no, w których się nie spodziewamy. Po prostu wykorzystywać to. Tylko, że w sytuacjach takich, gdy się pojawiają, gdy coś zmienia nasz rytm codzienny, coś takiego niespodziewanego, prawda, jak karta wieży, to gdzieś tam, będąc przywiązanym do planu wcześniej gdzieś tam skonstruowanego i tak dalej, możemy nie chcieć, możemy się oburzać na to, ale w momencie, gdy będziemy właśnie elastyczni, to możemy negatywną rzecz, tak jak w kole, prawda, o te 180 stopni odwrócić na swoją korzyść. W momencie, gdy po prostu stwierdzimy, że to wszystko wcale to nie musi być jakaś zła rzecz. Bo bardzo często tak jest, że bardzo się przywiązujemy do efektów naszego działania i w momencie, gdy bardzo się tego przywiązujemy, to potem możemy rozpaczać albo żałować, że coś się nie potoczyło tak, jakbyśmy chcieli. A czasami okazuje się, że gdy spokojnie podejdziemy do danego tematu, to cała ta sytuacja przynosi nam tak naprawdę korzyści. I możemy się wiele nauczyć w swoim życiu dzięki temu. I tak właśnie tutaj też może być, że ta konsekwencja nie musi oznaczać wcale tutaj tego, że macie rezygnować z końcowego efektu. Tylko drogi do uzyskania tego mogą być inne. Prawda? Sposoby realizacji mogą być inne. Tutaj trzeba łapać okazję. I tego Wam, kochani, życzę. I życzę Wam też, żeby ta energia równowagi, która pokazuje się w energii umiarkowania, żeby była dla Was łaskawa i pomogła Wam tę równowagę po prostu zachować, odnaleźć szybki sposób do właśnie powrotu do tej równowagi w sytuacjach, gdy sprawy nie dzieją się do końca po naszej myśli. Tak bym to widziała. Chociaż ja tutaj właśnie nie czuję, żeby to było złe. Także zwłaszcza w tym tygodniu zwróćcie uwagę na te rzeczy, które gdzieś tam mogą być dla Was zaskakujące, żeby szukać tego drugiego dna w tym, żeby zobaczyć, nie patrzeć tylko na tą fasadę, tylko zobaczyć, co za tym idzie i że czasami życie jest mądrzejsze od nas, od naszego chcieństwa i nam daje tak, jak trzeba tak naprawdę. Chociaż czasami może nam się wydawać, że to nie jest wcale takie dobre. Ale zwróćcie na to uwagę. Trzeba być tu w tym wszystkim elastycznym. Pozdrawiam serdecznie, kochane wodniki. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Ryby. Co dla naszych rybek? Jakie energie, jakie potencjały, drogie rybki? Ryby słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani? 17-23 kwietnia 2023 roku. Ryby. 17-23 kwietnia 2023 roku. 9 kielichów, rycerz kielichów i królowa kielichów. Rada, paś kielichów, ale romantycznie. Oj, dziesiątka kielichów z przełożenia, drogie rybki.
Sielankowo dla rybek. Zobaczmy jeszcze, co macie z magicznej talii, Louis Hay, dla ryb. Chcę przebaczyć. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. Kochani, wybaczenie to jest jedna z energii, tak jak się robi w tej terapii Ho'oponopono. Poszukajcie, jak ktoś nie zna tej terapii. Świetna terapia, autoterapia, można pracować z tym. I właśnie ona też właśnie mówi o tym wybaczeniu, przebaczeniu sobie, między innymi, prawda? Więc tu warto w tym tygodniu, żebyście, drogie ryby, na to zwróciły uwagę, czy jest ktoś, komu trzeba coś wybaczyć, przebaczyć. Może to jesteś ty. Może ty sobie coś musisz wybaczyć, przebaczyć. Tutaj trzeba coś puścić koniecznie. Dlaczego? Dlatego, że idą do ciebie bardzo dobre rzeczy, droga rybo. Tutaj jest spełnienie marzeń. Tu jest takie paź kielichów, królowa kielichów, znaczy rycerz kielichów, królowa kielichów. Piękne energie. Zobaczcie, oni tutaj do siebie te kielichy wznoszą. To może być wspaniałe spotkanie, to może być kolacja właśnie ze śniadaniem, to może być tutaj przepiękna randka osób też już będących długo w związku. Niekoniecznie to tutaj muszą być jakieś, mamy dziesiątkę kielichów z przełożenia. Więc to jest też takie poczucie takiego prawdziwego spełnienia. Wiecie, no naprawdę piękna energia, dużo kielichów, macie same kielichy, macie tutaj. Macie wszystkie energie, łącznie z kartą radą, jest też energia kielichów. Więc przyszły tydzień, tydzień od 17 do 23 kwietnia, dla ryb jest czasem uczuć, jest czasem intuicji, jest czasem podążania za sercem. I też, kochani, otwierajcie się na nowe rzeczy, otwierajcie się na niespodzianki losu. Tutaj mogą pojawiać się jakieś nowe wiadomości, nowe możliwości, jakieś zaproszenia, korzystajcie z nich, otwierajcie się na to. Jak ktoś będzie was zapraszał gdzieś, nie wiem, na jakieś grilla, czy urodziny, czy coś tam, nie wiem, czy grille się zaczęły, czy nie zaczęły, ale cokolwiek, otwierajcie się, bądźcie i wchodźcie w to. Tutaj mogą być też jakieś właśnie wiadomości od osób, które kochacie, otwierajcie się na to. Otwierajcie się na miłość, otwierajcie się na intuicję. Otwierajcie się na spełnienie marzeń. W ogóle to też sami możecie zorganizować jakąś imprezę, bo dziewiątka kielichów też bardzo często pokazuje. Możecie kogoś zaprosić, gości do siebie, albo jednego gościa, takiego wspaniałego, który jest dla was wymarzonym gościem. Też jak najbardziej. Tydzień na uczucia, tydzień na rozmowy o uczuciach, na pisanie o uczuciach, na telefony związane z relacjami, na kontakty, na bliskość, na biesiadowanie. No, może właśnie dzięki temu coś w was się oczyści. Jakaś energia, która potrzebuje jakiegoś wybaczenia, przebaczenia. Piękny tydzień dla was może być, naprawdę. Więc jak będą się pojawiać jakieś nowe opcje, jakieś zaproszenia, to korzystajcie, nie rezygnujcie. Bo paź kielichów zaprasza. I może was bardzo mile zaskoczyć, jak otwarci mogą być też inni ludzie na ciebie. Jak mogą cię przyjmować. Oczywiście, tak jak mówiłam, ty też możesz otworzyć się na innych i powysyłać zaproszenia na imprezę u siebie na przykład. Otwierajcie swoje serce, kochane ryby. To jest ten moment, to jest ten czas dla was. Będziecie dokładnie czuć, tak to tutaj widzę, że będziecie dokładnie czuć, co druga osoba, czy jej uczucia są prawdziwe, czy to są prawdziwe intencje. Tutaj jest wyraźnie, znaczy mam takie poczucie takiego wyraźnego rozpoznania, jeśli chodzi o uczucia drugiej osoby.
No, drogie ryby, piękny dla Was czas. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla Was piękny tydzień. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze czytanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niedługo będą już spływały czytania na maj. Też w tym tygodniu, chyba jeszcze w niedzielę, będę wstawiała czytanie na najbliższą pełnię. Przepraszam, na nów. Na nów najbliższy. No i dziękuję Wam, że po prostu jesteście, bo dla mnie jest to niesamowitym spełnieniem, że mogę robić to, co robię. I tak wielu z Was tutaj do mnie zagląda. Tyle miłych słów, co od Was dostaję, to w życiu tyle nie dostałam. Także jestem przeszczęśliwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ściskam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!